Pewnego dnia przechodząc ulicą zauważyłem reklamę żywej fotografii Anschütza z Berlina. Wejście kosztowało 20 kopiejek. W zupełnie ciemnej salce pokazywano kliszę silnie naświetloną od tyłu. Jeden ruch powtarzał się tam i z powrotem. A składały się na niego 24 klisze. Zacząłem marzyć za 20 kopiejek. Mieliśmy bardzo dużo książek, nie pamiętam ile, ale było ich dużo. Kiedy poznałem żywą fotografię, szybko też odkryłem, że w wielu książkach rodzinnej biblioteki są obrazki podobne do tych, jakie widziałem na pokazie. Praktykę w konstruowaniu zdobyłem, składając od 10 roku życia różne zabawki i maszyny dla zabawy. Podczas studiów politechnicznych w Lierz pierwszy raz w życiu byłem na pokazie kinematograficznym. To było fascynujące przeżycie, chociaż zauważyłem, że widzowie płakali, bolały ich oczy i byli wyraźnie niezadowoleni. Ja nie. Oczy też mnie łzawiły, ale było jasne, że wystarczy usunąć drżenie obrazu i migotanie świateł, a ludzie będą zachwyceni po seansie. Tak jak ja. Myśl o ruchomych obrazach nie dawała mi jednak spokoju. W każdej wolnej chwili powracała jak bumerang. I nagle wszystko stało się jasne. Pleograf. Tak nazwałem moje pierwsze dzieło.